wstępie ogromne gratulacje. Chyba potwierdziliście tym trzecim miejscem, że ten brązowy medal w Predazzo to żaden przypadek. Jak najbardziej. Chłopcy dzisiaj skakali skutecznie. Nie były wszystkie skoki super, bo zdarzały się nam i błędy. Natomiast cieszy to, że mimo tego cały czas postawa jest wyrównana grupy. Cały czas jakby potwierdzałem to, że raz, że w Predazzo nie było to przypadkiem, a dwa, że te ich skoki w konkursach indywidualnych też nie są przypadkowe, tylko jest to ustabilizowana dyspozycja. Konkurs był znowuż taki bardzo zacięty. No zabrakło znowu tam dosłownie dwóch punktów do drugiego miejsca. No ale trzeba przyznać, że atakowaliśmy, bo to nie było tak, że była sytuacja, że broniliśmy, bo jeszcze przed ostatnim skokiem byliśmy poza podium. Zagraliśmy nieco pokerowo i udało się to wygrać. No właśnie, tam bardzo obniżałeś belkę dla Kamila dwukrotnie. Wiele osób tak patrzyło na to z pewnym niedowierzaniem. Czy to, oceniając teraz, dobry był ruch? A jak najbardziej. Były nawet przymiarki do tego, żeby w drugiej serii obniżyć jeszcze bardziej. Natomiast co zauważyliśmy dzisiaj już w trudnej serii, że procedura obniżania belki tutaj trwa bardzo długo i przy tak zmiennych warunkach, jakie mimo wszystko były na skoczni, było to ryzyko. Mogło się zdarzyć tak, że po obniżeniu belki warunki były takie, że nie dałoby się skoczyć i to ryzyko żeśmy wzięli. Natomiast no, było to na pewno większe ryzyko jak podczas Mistrzostw Świata, gdzie to obniżanie belek sprawnie funkcjonowało. Czy ten pierwszy skok Kamila był gorszy, bo tam nie odskoczył tak rywalom? Był nieco słabszy jak te skoki treningowe, nie był tak dobry jak ten drugi, natomiast no, mimo wszystko z tego obniżonego rozbiegu można go uznać jako taki skok na plus. Co się stało Piotrkowi Żyle, no bo on najbardziej żałuje tutaj. No, Piotrek generalnie ci nie skakał jakoś bardzo dobrze, to nie były skoki takie jak na przykład wczoraj w kwalifikacji, czy wczoraj ten pierwszy skok treningowy. Miał problem nieco w pozycji dojazdowej, no można by powiedzieć tam, gdzie zwykle, jeśli błąd jest u Piotrka, gdzie on występuje. Niemniej jednak ten skok, nawet ten pierwszy, który był bardzo, że tak powiem, zepsuty czy nieudany po wyjściu z progu, potrafił wybronić go, potrafił odlecieć jeszcze metry na tyle dobre, że udało się nawiązać rywalizację z pozostałymi ekipami. W drugiej serii już ten skok był lepszy, ale wiemy, że Piotka stać na więcej. Jeszcze w serii próbnej, jakby zliczyć punkty, no to bylibyście pierwsi i to z dużą przewagą. No, serii próbnej się nie liczy, to jest raz, to jest tak jak z treningami. Kwestia sprzętu, nie zawsze ten sprzęt jest taki jak w konkursach. Też przeliczniki, warunki też były inne, także tutaj serię próbną należy zawsze traktować mimo wszystko z takim pewnym przymrużeniem oka. Niemniej niektórzy rywale, na przykład Niemcy, Norwegowie, skakali po prostu tragicznie w treningach, a potem w konkursie było zupełnie co innego. Też właśnie mówię, że serie treningowe, serie próbne to są jeszcze elementy, gdzie można coś sprawdzić, gdzie można coś spróbować, czy to sprzętowo, czy technicznie, i dlatego nie wszystko wychodzi w tych skokach treningowych. Dla nas to też jest taki wskaźnik, my też czasami mamy tak, że serie próbne czy treningowe nie wychodzą tak, jakbyśmy sobie chcieli, natomiast cieszy to, że w zawodach u zawodników widać dobrą mobilizację, pewność siebie i to funkcjonuje. Kamil będzie walczył jutro o zwycięstwo, czy macie jakieś, czy planujecie dwa dobre skoki tradycyjnie? Ja myślę, że więcej dodawać nie trzeba. Dziękuję, jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia jutro. Dziękuję również.